Witam Was jeszcze raz serdecznie i mega się cieszę też, że pomimo tak, tak piek, pięknej pogody w sierpniu wspólnie razem możemy dzisiaj się spotkać. Bo to spotkanie myślę, że dla niektórych może być odkrywcze, dla niektórych może być zaskakujące. Niektórzy możliwe z Was, z Waszych organizacji powiedzą: super, to już mam, to już zrobiłem, to już zrobiłam. Więc bardzo, bardzo się cieszę. Dajcie znać też, z jakich organizacji do nas y, piszecie, z które organizacje z nami są już i ze mną są wspólnie razem na tym spotkaniu onlineowym, y, bo to też dla mnie jak najbardziej y, ważne i istotne, y, żeby też Was, y, kochani, później przywitać, napisać do Was, bo będę też do Was pisał y, po, po naszym spotkaniu. Więc mega, mega dziękuję za to. Że dziś możemy się tu wspólnie połączyć. Ja od razu też dodaję, żebym przypadkiem nie zapomniał tego, że mamy kolejne, kolejne też wydarzenie, w kolejny czwartek, online. Owe. Prowadzi je nasz Marek Zywert, współtwórca fannimani.pl. I to będzie spotkanie takie już o IT, o IT związane z IT i z sztuczną inteligencją, która ma pomagać. Organizacjom społecznym, czyli jak oswoić tą sztuczną inteligencję, takich 10 praktycznych sposobów, przykładów, jak to się robi. Więc takie spotkanie w czwartek za tydzień, a my już dzisiaj myślę, że spokojnie możemy startować. I w takim razie działam, udostępniam od razu Wam prezentację, bo bardzo, bardzo mi na tym zależy, żebyście Widzieli, gdzie jesteśmy. Pozwolę sobie udostępnić okno. Mhm. Dokładnie. Okej. Okay. I pytanie, czy widać tą prezentację. Mam, mam wielką nadzieję, że tak. Bo ja teraz przepraszam, ale straciłem możliwość rubryki czatu. Ale chyba widzę, że chyba widzę, że, że jest wyzwanie. Teraz widać. Okej, okay. no to w takim razie próbuję działać. Tomaszu, jeżeli mogę liczyć na twoje wsparcie tutaj ze względów na IT, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. A ja działam z prezentacją. Pokaz slajdów już otwieram. I tak, dziś będziemy mówić. O pięciu mniej znanych narzędziach, które się przydają yy, i w zbieraniu darowizn od zakupów online, ale również przydają się do tego, aby informować Waszych darczyńców, Waszych wszystko. na chwileczkę, udostępniam tak? w tym momencie okienko, click meetingu, a nie prezentację, więc. Okej, okay, sorry, to widzicie. Dobra, to bardzo dobrze, że Tomasz tutaj yy, zakończ udostępnianie ekranu. Zakończę udostępnianie ekranu. To w takim razie udostępnię moją. Mój cały ekran. Cały ekran udostępniam, bo tutaj mam kilka rubryk. I teraz pytanie: powiedzcie, czy teraz jest ok? Teraz jest. Ja Teraz jest dobrze i teraz bardzo ci dziękuję, Tomasz, że jesteś ze mną, bo o, ja cię nie mogę, co ja bym zrobił bez ciebie. <śm> ale to w takim razie y pięć mniej znanych dzisiaj y urządzeń, narzędzi, różnych sztuczek technicznych y będę wam mówił, opowiadał y i pokazywał. Bo dziś oczywiście będziemy pokazywać i uczyć się wspólnie, razem na konkretach. Let's go! Moją inspiracją do stworzenia tego spotkania, tego wydarzenia, no był pewien konik i pewna piosenka o koniku na biegunach. I nie będę ukrywał, trochę to jest tak, że ja spiełem to razem, spiełem to razem w jedną całość, ponieważ to jest tak, że konik na biegunach był bardzo już dawno wymyślony. I to jest oczywiście zabawka, która cieszy i dorosłych, i dzieciaków. I tak samo już jakiś czas temu powstały narzędzia, które nie będę ukrywał, do dnia dzisiejszego działają. Tak samo jak konik na biegunach do dnia dzisiejszego cieszy i jest super atrakcją, tylko się zmienił. I tak samo, pomimo tego, że te narzędzia były, były 20-30 lat temu, one lekko przeszły metamorfozę. I to prawda i to prawda. O, Madzia do nas dzwoni, ale Magdo, ja przepraszam teraz, bo y, mam webinar, mam spotkanie. <laughs> ale y, później do ciebie oddzwonię. O, i teraz będzie taka muzyczka, czy wy ją też słyszycie? Okej, okay, już się ona skończyła. Y, stopka mailowa. Ona nie będę ukrywał, jest dość y, y, Starszym narzędziem, ale wy, jako organizacje społeczne, jak najbardziej możecie pamiętać o tym, że to jest narzędzie, które jest super, super ważne. Ponieważ dobrze przygotowana stopka mailowa, raz jeszcze podkreślę, dobrze przygotowana stopka mailowa ma możliwość dać waszym odbiorcom, waszych wiadomości mailowych, dodatkowe funkcje może klikalne linki, może numer telefonu, może informacje o najważniejszym wydarzeniu, które dzieje się na przykład za miesiąc u was w organizacji, to jest możliwość dodatkowej, takiej delikatnej promocji tego, co w danym momencie chcecie promować i o czym chcecie mówić, albo gdzie chcecie, żeby dane odbył biorca waszej wiadomości, e-mail trafił, na jaką stronę internetową. Tu jest nasza stopka, którą uwaga stworzył Tomasz, więc Tomasz, raz jeszcze Ci za nią dziękujemy, bo jest przepiękna, jest klikalna, jest super kształtna, że ona nie zajmuje połowy ekranu, albo większa treść jest stopki niż treści merytorycznej wiadomości mailowej. I taką stopkę mailową możecie się nią zainspirować. Ona jest nasza, fani, mani, ale sprawdźmy, jak to robią inne organizacje. No to lecimy. Panie Macieju, mega, mega dziękuję za to, że macie taką możliwość i udostępniliście wasz indywidualny link w waszej stopce mailowej. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo istotne, żeby mówić o tych rzeczach, które... Chcecie, żeby wspierający, potencjalni darczyńcy wiedzieli. Pamiętajcie o tym, że maile trafiają do różnych osób i czasem standardowy mail, który wysłaliście na przykład do księgowości może okazać się bardzo pożyteczny dla Was w drugą stronę, bo na przykład Wasza księgowość dowie się o nowej formie pomagania. Sprawdźmy, jak to robią... Osoby z Dobra Fundacja. Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że tutaj podziałaliście z bardzo rozbudowaną stopką mailową. Ale zobaczcie, materiały promocyjne też mogą służyć do tego, aby zostały włożone, wsadzone, wklejone do Waszej indywidualnej stopki mailowej. I jak najbardziej link. Link do profilu, waszego profilu na FaniMani, waszej organizacji jest strasznie, strasznie istotny, dlatego on tutaj w Dobra Fundacja również się pojawił. I taka opcja również jest w fundacji dla rodziny. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za tutaj wyróżnienie naszego logotypu. I ten logotyp FaniMani jest klikalny, więc opcję taką, Użytkownicy, którzy dostaną tą wiadomość mailową od pana Andrzeja, mają, żeby kliknąć w te trzy różne przyciski. Pierwszy przycisk, ta wyciągnięta ręka z serduszkiem, to również jest nasze fanimaniowe urządzenie, narzędzie, czyli to jest FaniPay, czyli te szybkie wpłaty na stronie internetowej. Drugiej to jest Patronite, to jest tutaj zbieranie swoich patronów. I również taką formę Fundacja dla Rodziny ma i takie narzędzie. I tutaj trzecią rubryką jest logotyp Fani Mani i kliknięcie w niego spowoduje przejście do profilu Fundacji dla Rodziny i możliwość dodania rozszerzenia czy aplikacji mobilnej. I o to właśnie chodzi, żeby osoby, które mają wasz adres mailowy, dostały od was wiadomość OK, mogą na nią odpowiedzieć, liczymy na to też, nie będę ukrywał my w fani, mani. Ja też na to liczę, że, że ludzie odpowiadają na moje wiadomości mailowe. Ale dodatkowo podsyłamy tym osobom niezobowiązujące treści, które mogą kliknąć, na które mogą wejść, na które mogą spojrzeć i się zastanowić. Mam czas, żeby na to kliknąć? Klikam. Nie mam czasu. Każdy z nas ma taką decyzję. No, każdy z nas może też zdecydować, że może usunąć naszego maila od razu, nawet go nie czytając. Ale my skupiamy się na tych osobach, które otworzyły naszą wiadomość mailową, zobaczyły dobrą treść, interesującą treść maila, czy to w sprawie księgowości, czy to w sprawie podopiecznych, czy to w sprawie wolontariuszy i przy okazji zobaczyły stopkę mailową, gdzie są konkretne linki. Pomyślcie. Czy wasza organizacja już teraz ma dobrze przygotowaną stopkę mailową? Wszystko zależy od Was, to jest wasza stopka mailowa, wasz adres mailowy. Jeżeli będzie taka opcja, dodać coś jeszcze, pokazuję przykłady, jak my, czy, czy tutaj inne organizacje to robią. Skorzystajcie. Dzisiaj to spotkanie jest właśnie po to, żebyście skorzystali z czegoś. Może z starego, takiej starej stopy, ze sta, starego urządzenia, jaki jest mail, w nowej odsłonie i w nowej stopce mailowej. Sprawdźmy, co jeszcze możemy mieć, bo mamy tą możliwość właśnie wysyłania indywidualnych wiadomości do Waszych wspierających, jeżeli chodzi o serwis FaniMani. Tak jest, jest taka opcja w naszym całym serwisie, tylko pytanie, co zrobić, żeby ten konik na biegunach, który się już lekko zmienił, bo jest teraz mięciutki, puszysty, kolorowy, tutaj akurat brązowy, żeby to zrobić? Jak to zrobić? Ale żeby to zrobić, to oczywiście no pierwsze zazwyczaj pytanie to jest oczywiście, kiedy znaleźć na to czas. To jest już pytanie do Was. Wy sami odpowiedzcie sobie na to, kiedy znaleźć czas, żeby. Pisać, rozmawiać, konwersować ze swoimi wspierającymi. Ale druga kwestia, o którą już zadbała Fundacja Fani Mani, to co napisać, do kogo napisać, w jakim stylu do kogoś napisać. I czy do wszystkich tą samą wiadomość? Czy może kilka wiadomości do różnych grup? No to ja wam to pokażę. Sprawdźmy to razem, bo dzisiaj miałem pokazywać. Więc lecę z przykładami, udostępniam Wam ekran, ale również jest on już widoczny i przechodzę na stronę fundacji Logujemy się wówczas do swojej organizacji, do panelu organizacji. Ja tutaj będę korzystał z naszego konta, takiego testowego konta, gdzie jest bardzo dużo informacji. Ono właśnie jest po to, Żebyśmy mogli teraz ćwiczyć. Na sam początek trzeba wiedzieć, gdzie jest ta funkcja napisania do wspierających. No to klikamy, proszę bardzo, druga rubryka wspierający, zaciąga nam się nasza lista wspierających. Ja życzę Wam z całego serca tego, żeby tych wspierających było minimum tylu. Ilu tutaj jest na tym koncie testowym, które możemy sobie dla Was tutaj udostępniać, pokazywać. I wszystko prezentować, wszystkie nasze narzędzia i funkcje. Życzę, żeby tu, życzę Wam, żeby tutaj były i osoby prywatne, i Pan Szczepan, i Pan Mateusz, i znowu Pan Mateusz, i Pani Tamara, i Pani Sylwia, ale też, żeby były firmy, bo firmy również mają taką możliwość Wam pomagać w internecie, pomagać cały czas bezpłatnie, a do firmy jeszcze przejdziemy. O tym dzisiaj też będziemy mówić yy, i będę też pokazywał Wam zrobić, żeby zaangażować bardziej firmy. Ale na początek e, informacja, gdzie znaleźć rubrykę wysłania wiadomości do pani Ewy? Obok pani Ewy, obok imienia pani Ewy, wyślij wiadomość, czyli ten e, czarny dymek czatu, czyli ta wiadomość do wspierającego i proszę bardzo, otwiera wam się specjalne okienko. Okienko, gdzie wy macie możliwość e, napisać, Wiadomość, taką, jaką chcecie, do pani Ewy. Pani Ewa to jest, no tutaj akurat jest konto testowe, pani Mani, ale załóżmy, że pani Ewa jest waszą wspierającą. Wsparła i chce wspierać, zainstalowała przypominajkę dla was, dla waszej organizacji, więc na pewno można jej oczywiście podziękować, można jej powiedzieć, co dobrego zrobiliście z tą darowizną, ale można też sprawić, żeby jak będziecie mieli dużo wielu 20, 40, 100, 200 wspierających to troszeczkę jest tak, że chyba trzeba troszeczkę zabrać się do tej pracy. Nie tyle do każdego napisać wiadomość tak z klawiatury, tylko może warto przygotować sobie tą wiadomość wcześniej do kilku grup. Ja wam dzisiaj chcę pokazać jak te kilka grup można pogrupować, uszeregować. Gdy wchodzicie na FaniMani, to wyświetla wam się zawsze data rejestracji, kto się zarejestrował jako, jako pierwszy, kto jako drugi, i to jest tak domyślnie ustawione. Ale zobaczcie tutaj na naszej belce macie również na trzy ostatnie rubryki, które dziś od nich będę dziś mówił, bo suma darowizny. Zobaczcie, jak kliknę jeden raz w treść suma darowizny. To mi się tutaj świetnie pogrupuje od najmniejszej do największej. I wiecie co? Myślę, że do pani Ewy, do pani Małgorzaty, do pani Agnieszki, czy do pani tutaj Ewy, czy Gabrieli, troszeczkę inna wiadomość powinna iść niż do osób, które na przykład mają tych darowizn już wiele. Bo może się okazać tak, pani Małgorzata, ok. Widzimy, widzimy ją, że ona tutaj ma przypominajkę dla waszej organizacji. Ale coś się stało? może zmieniła przeglądarkę internetową. Może zainstalowała rozszerzenie na tutaj chroma, a w i zrobiła to w 2021 roku, ale teraz po dwóch latach korzysta już z Firefoxa i zapomniała zainstalować na nowej przeglądarce rozszerzenia. Więc do, do Pani Małgorzaty, do Pani Ewy, do, do osób, które mają tych darowizn zero dokładnie, trzeba napisać, hej, cześć, czy o nas pamiętasz, czy wiesz, że jest taka możliwość z fanimani.pl robienia, działania i przekazywania darowizn bezpłatnie. I my te wiadomości oczywiście mamy już dla Was przygotowane, spokojnie. Zrobiliśmy to wczoraj. Ta funkcja to jest nowość u nas. Ona jest tutaj, zobaczcie, na ostatniej pozycji w materiałach promocyjnych, czyli wiadomości. Zaraz Wam pokażę, ile tych wiadomości jest. Na początek jeszcze chcę Wam pokazać, jak posegregować, pogrupować Waszych wspierających, żeby było Wam troszeczkę łatwiej z tymi wiadomościami, ale żeby one nie były wszystkie takie same, bo to może przynieść mniejszy skutek. My i ja tutaj w naszym zespole yy, pomyśleliśmy o tym, jak to zrobić, więc dla osób, które mają 0 zł, 0 darowizn, wysyłacie troszeczkę inną wiadomość, niż zobaczcie, raz jeszcze klikam suma darowizn tutaj do góry, niż na przykład do Pana Jakuba. Pan Jakub to taki top of the top, jeżeli chodzi o wspierających, o Waszych wspierających, bo... Domyślnie mam wielką nadzieję, że właśnie takich wspierających macie lub za chwilę będziecie mieli. I myślę, że do niego nie trzeba pisać o przypominajce i rozszerzeniu. Pan Jakub świetnie sobie radzi na swojej, swojej przeglądarce internetowej odnośnie naszego rozszerzenia, Fanimani i genialnie robi dla was 602 na dzień dzisiejszy. Z tej 602 na przykład. Pojedyncze kliknięcie, aktywuj, darowiznę. To jest naprawdę dużo. Wierzcie mi, to naprawdę dużo. I tego Wam życzę, żeby tych osób, jak Pan Jakub i Konrad, i tutaj Pani Marlena, było jak najwięcej. I do tych top of the top można napisać coś innego niż do tych, którzy mają 0 złotych. Również coś innego można napisać zupełnie inną treść tej indywidualnej wiadomości. Zobaczcie, tutaj. Ostatnia darowizna. Jeżeli na nią kliknę, to oczywiście pokażą mi się od najmniejszej wartości do największej. Tutaj są te osoby, które no jeszcze nie mają tych darowizn, więc trzeba je zachęcić do tego, napisać, przypomnieć im o tej formie pomagania. Ale kliknę jeszcze raz na rubrykę Ostatnia darowizna i pokaże mi się troszeczkę inny już. Na pierwszym miejscu jest pani Wioletta, Iga czy Konrad. I to są osoby, które w tym miesiącu zrobiły dla was darowiznę. To też może być, może, jakiś klucz do tego, żeby pogrupować waszych wspierających, żeby dać im zupełnie też inną wiadomość o tym, że wow, jesteście naszym regularnym darczyńcą, wspierającym, który działa z darowiznami od zakupów online. Wielkie dzięki. Więc pamiętajcie o tym. Tutaj rubryka wspierający. Tutaj macie trzy możliwości. Macie oczywiście pogrupować, możecie również po, od A do Z waszych wspierających. To też nie ma problemu. Możecie to zrobić również po dacie rejestracji. Oczywiście. Tutaj różne opcje są. Ja zachęcam do tego, żeby skorzystać z tych trzech tutaj ostatnich. Czyli suma darowizny, liczba darowizn oraz ostatnia darowizna. To są te trzy, które też opisaliśmy do nich specjalne wiadomości. No to sprawdźmy, one się pojawiły wczoraj, więc możliwe, że jeszcze ich nie widzieliście. To jest nowość świeżynka i bardzo Ci dziękuję, Tomaszu i Gosiu, że pomogliście mi to zrobić. I tutaj właśnie te wiadomości są. One są oczywiście, staramy się, żeby one były jak najbardziej skrojone pod waszą organizację, więc zawsze tutaj, o właśnie, rozwinę więcej tą wiadomość, żeby nam była bardziej widoczna. Zawsze tutaj będzie wasz link organizacji, zawsze będzie wasza fundacja, wasze stowarzyszenie tutaj wpisane. Krótki opis waszego celu prosimy, żebyście dopisali już samodzielnie, bo wy znacie najlepiej. Waszą organizację, wy jesteście mistrzami w waszej organizacji. No i co? No, ale tutaj też macie prawo i możliwość dać mniejszą, może trochę mniej skomplikowaną stopkę mailową, ale to jest też strasznie istotne, bo może pan Jakub, który zrobił tysiąc złotych, podarował wam tysiąc złotych w darowiznach od zakupów online i kliknął to, aktywuj darowiznę. Może on będzie chciał po prostu do was zadzwonić, do ciebie zadzwonić i powiedzieć coś zaskakującego, że chce przekazać dodatkową kwotę, że chce się zaangażować jeszcze mocniej, może chce zostać wolontariuszem. Pomyślcie o tym, że te wiadomości zawsze trafiają na skrzynkę mailową waszych wspierających. To zawsze jest wiadomość indywidualna wysyłana poprzez serwis Funimani. Do Waszych wspierających na ich maila indywidualnego. Ta wiadomość dochodzi. Zawsze o odbiorca tej wiadomości ma możliwość w nią kliknąć. Więc stopka mailowa również jest ważna. I tutaj zobaczcie, mamy te sześć. My na dzień dzisiejszy mamy sześć wiadomości, sześć różnych treści wiadomości. Tutaj mamy do tych top of the top, czyli do pięciu, którzy są naj, najwięcej tych darowizn dla was zrobili. Tutaj mamy dla osób, które w tym roku zrobiły darowiznę, bo to też jest, jest istotne, kto w tym roku robi darowizny, a komu trzeba przypomnieć o tym, bo zrobił ją do, na przykład posegregowaliście ją sobie po ostatnia darowizna i zrobił ją w 2020 roku. Ta wiadomość też może być inna do tych, do tych wspierających. Macie, o, macie taką od nas podpowiedź. Skopiuj treść, proszę bardzo. E, wysyłamy ją do osób, które jeszcze nie zrobiły zakupów online. No to lecimy. Kopiuję tą wiadomość, proszę bardzo, przechodzę do rubryki wspierający, segreguję po ostatnia darowizna. Pani Ewa jeszcze nie zrobiła darowizny. Hop, klikam w wiadomość, robię wklej i oczywiście ją czytam. Czytam ją przed wysłaniem. Większość treści się zgadza, jednak trzeba tutaj niektóre rzeczy uzupełnić. Może chcecie dodać coś od siebie? Działajcie śmiało. Proszę bardzo, stopka mailowa również jest. Gdy zrobię, wyślij ta wiadomość, przyjdzie indywidualnie na pocztę pani Ewy. I tak samo z każdym ważnym waszym wspierającym, z każdym waszym sojusznikiem, który tutaj właśnie jest. I z firmami również można rozmawiać, również można konwersować. Pamiętajcie jeszcze, że gdy pani Ewa będzie chciała odpowiedzieć na tą wiadomość mailową, to zawsze już odpowiada bezpośrednio do Was bezpośrednio na adres administratora, który założył profil waszej organizacji. Mnie mam i zapewne w click meetingu są dzisiaj z nami większość osób, które właśnie są administratorami i mają dostęp właśnie do całego panelu waszej organizacji. Ja tutaj dodam raz jeszcze, to jest takie właśnie konto Fundacji Fani Mani, żebyśmy mogli wam pokazywać wiele rzeczy. Ale domyślnie tutaj mówimy teraz o Waszym koncie, Waszego stowarzyszenia, Waszej fundacji. Wiadomości do Waszych wspierających są: Macie prawo z nich korzystać, Macie prawo je wysyłać i Macie prawo robić z nimi super dobre rzeczy. I jeżeli chodzi o Fanimani, ale może tam po prostu. Trzeba dać też jeszcze treść o waszej akcji we wrześniu albo w październiku, gdzie Was będzie można spotkać. Tak, no bo przecież ten mail to nie musi być mail tylko i wyłącznie o Fanimani, o tym bezpłatnym, bezpłatnej formie pomagania. To może być mail również o waszej działalności. Przemyślcie, jaką treść i do kogo, do jakiej grupy warto wysłać tą wiadomość i o jakiej treści. Możliwość taką macie, korzystajcie. Róbcie to oczywiście świadomie. Nie wysyłajcie tych wiadomości codziennie, bo to może przynieść odwrotny skutek. Ale raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące, na jeden kwartał, jedna wiadomość, myślę, że będzie bardzo przyjemna w odbiorze i też będzie takim zaznaczeniem, że pamiętacie o Waszych wspierających że również dziękujecie im indywidualnie, bo to, że dziękujecie im na waszych Facebookach, na waszych Instagramach, to my to widzimy i to jest super. A ta wiadomość pójdzie indywidualnie na skrzynkę mailową danego, danego wspierającego. Czy to jest osoba indywidualna, pan Jakub, pan Konrad, czy to jest firma, która również ma możliwość was wspierać. Pomyślcie o tym. I to jest drugie narzędzie, które dzisiaj chcę Wam, o którym chcę Wam powiedzieć i pokazać. I pokazałem już, jak dobrze to zrobić. Nie wysyłajcie do wszystkich tej samej wiadomości. Postarajcie się zrobić 3, 4, 5 różnych grup osób wspierających i im zadać konkretne tematy w tym w tej wiadomości mailowej, tak, tak. A ja dodatkowo jeszcze teraz sprawdzę, czy coś pojawiło się na naszym czacie. To może zakończę na chwilę udostępnianie ekranu i sprawdzę tutaj wiadomości, bo możliwe, że już ktoś coś tutaj do nas i do mnie też napisał. Pani Maria. A może być tak, że osoba, na przykład pani Ewa, się zarejestrowała, wybrała nas, po czym wybrała kogoś innego, kogoś, kogo wspiera, czyli pewnie chodzi o inną organizację, rozumiem, i się wyświetla u mnie pani Ewa i u kogoś też, z czego u innej organizacji jest już wypłata, a u nas zero w zakupów. Jasne, rozumiem. Tak, każdy użytkownik serwisów Animani ma prawo wy wyboru. Może wybierać, może rozpocząć tutaj zbieranie darowizn od zakupów online z organizacją ze stowarzyszeniem ABCD, a w pewnym momencie przejść do fundacji XYZ. Opcję taką wspierający mają, ale oni zawsze wtedy wędrują ze swoimi Darowiznami tutaj do organizacji, którą teraz chcą wspierać. Więc, jeżeli wyślecie wiadomość, teraz strzelamy do pani Ewy, to ona wtedy przyjdzie już tylko i wyłącznie do pani Ewy, ta wiadomość do niej na skrzynkę mailową. Wy widzicie u pani Ewy, jakie zrobiła zakupy z darowizną dla was, dla waszej organizacji. I wtedy, jak najbardziej, was interesuje pani Ewa, jako wasz wspierający. Więc wtedy będziecie widzieć profil pani Ewy u was. i profil pani Ewy, progres pani Ewy w darowiznach u was, u was, w waszej organizacji. I jeszcze tutaj pan Tomasz, lista wspierający pokazuje zawsze osoby, które aktualnie na chwilę obecną mają wybraną daną organizację jako wspierającego. Lista wspierający. Znaczy... Tak. Stąd się to ja odpisuję. No, jasne. Więc A, to nie ty nie jesteś. A, właśnie, Tomasz. No właśnie, no bo tutaj tak mówię, Tomasz masz Pani Mani i tak czytam jeszcze raz. No. Dobrze, to, Tomku, bardzo ci dziękuję, że tutaj odpisujesz bardzo dobrze. Ja tutaj specjalnie właśnie zaglądam na czat, żeby już, już tutaj działać, ale rozumiem, że ta te wiadomości, które masz możliwość, to odpisujesz automatycznie. Tak, tak, tak. tak. Super, bardzo, bardzo ci dziękuję za taką wielką, olbrzymią pomoc, bo to zawsze zawsze ułatwia. Współpraca ułatwia działanie. Tak samo w waszych organizacjach. Współpraca z waszymi wolontariuszami, z waszymi, czy z waszym zarządem, z waszymi członkami Stowarzyszenia Fundacji Pomaga. Więc co jeszcze może wam pomóc w, waszym, w waszej organizacji w pomaganiu? Udostępniam cały ekran, raz jeszcze, ekran numer jeden i już tutaj działam, żeby pokazać Wam kolejną, kolejną funkcję w naszym serwisie FaniMani, która jest dostępna. Wiadomość do wspierających, możliwości taką macie, żeby ją wysłać. Od Was zależy, czy skorzystacie. To zawsze od Was zależy. Wszystko zależy od Was, cały czas. Tak samo mail. O, teraz poleciałem. Czy mail jest takim spektakularnym narzędziem w Fanimani? Tak, jest oczywiście, ale troszeczkę chodzi mi o mail, bo pamiętajcie, że każdy mail to również adres mailowy danego wspierającego. Szanujmy te adresy mailowe. To jest wasza baza Baza, którą możecie sobie stworzyć, baza wolontariuszy z adresem mailowym, baza sponsorów, darczyńców, baza wspierających i szanujmy bardzo te adresy mailowe, korzystajmy z nich bardzo mądrze. My, oczywiście, jako Fanimani, ułatwiamy Wam zadanie. Mamy propozycje treści maili. Zaraz też je pokażę, gdzie one są dla wszystkich, żebyśmy wiedzieli, żebyście wszyscy wiedzieli. Ale ten nasz konik na biegunach się troszeczkę zupełnie zmienił. No bo chcemy wchodzić na wyższy poziom, na zebrę, ludu, konik zebra. Chcemy wchodzić na wyższy poziom, chcemy troszeczkę mm, zmotywować Was i ja też pragnę Was zmotywować do tego, że maile są istotne, ważne i jasne, można z nich korzystać, ale wiecie co? Mm, można korzystać jeszcze z narzędzia. Z którego z doświadczenia, trzynastoletniego doświadczenia w organizacjach społecznych wiem, że mało fundacji czy stowarzyszeń z tego korzysta, a warto, a warto to zrobić. Informację prasową każda organizacja społeczna ma prawo wysłać, ma prawo to zrobić, i to jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Więc uwaga, dwie rzeczy, które już są. Informa, wzór informacji prasowej. My, jako Fundacja Fani Mani, e, dla Was przygotow, przygotow, przygotowaliśmy. On jest dostępny u nas w serwisie. Już za chwilę pokazuję, gdzie dokładnie. To jest jedna rzecz, którą już macie. Wzór e, taki, taki prawidłowy, może dodam, prawidłowy wzór stopki z e, informacji prasowej jest już dla Was dostępny. A druga rzecz, która już jest. To są wszystkie adresy mailowe, czy telefony do dziennikarzy, do radiowców, do osób z prasy. Kochani, oni wsz te wszystkie adresy są dostępne w internecie na wyciągnięcie ręki. I to są adresy ogólne, czy typu radiomałpa.sk.pl, czy to są adresy już indywidualne do konkretnych osób. O, tutaj one są jak najbardziej dla Was dostępne, więc sięgnijcie po to. Nie bójcie się wysyłać informacji prasowej do mediów. Ja wiem, że to nie jest tak, że każdy, wasza, każdy wasz mail, informacja prasowa, ona od razu zostaje publikowana. Od razu macie informacje w ONEcie, na WP i nie tylko, i w gazecie wyborczej, całą stronę poświęconą waszemu działaniu. To nie, to nie działa na tej zasadzie. Jeżeli wykupicie taką reklamę, jasne. Możecie mieć całą swoją gazetę, nawet. Nie ma problemu, pewnie kwestia ceny. Ale jeżeli informację prasową chcecie wysłać i nie chcielibyście za nią płacić, nie chcielibyście płacić za to, żeby przez 20-parę minut w dzień dobry TVN było o Was głośno, taka opcja jest. Tylko tych dziennikarzy, tych radiowców, te osoby z tak zwanego mass mediów trzeba zainteresować. No, i jak to zrobić, to my mamy to narzędzie i teraz już je dla Was pokazuję, gdzie ono dokładnie jest. Czyli raz jeszcze wędrujemy gdzie? Na profil organizacji, do admin, panelu administracyjnego, gdzie są wszystkie narzędzia, wszystkie funkcje i wszystkie materiały, które do Was przygotowaliśmy. Tutaj mamy te wiadomości, nowość nowości od wczoraj. A tutaj jest logo wizytówki, public Relation i angielski. Więc tutaj również znajdziecie nasze logotypy. Oczywiście używajcie go e, świadomie, tam gdzie chcecie, na swojej stronie. No i jest też informacja prasowa. Ona jest już przygotowana dla Was. Wzór, szablon tej informacji prasowej, poprawnie zrobionej. No to co? No to, no to działamy, no to, to lecimy. Pobieram go od razu, natychmiast. I proszę bardzo, widzę, że tutaj już o niektóre osoby są, bo się zainteresowały tematem. Lubię to, bardzo mi się to podoba, że od razu tak kujecie żelazo póki gorące. E, dokładnie, zrób kopię. To jest bardzo istotne. Zrób kopię tutaj, swoją, swoją kopię dla siebie, dla waszej organizacji. E, ja tutaj dodam, że ta informacja prasowa jest przygotowana merytorycznie, tak jak faktycznie. Radiowcy, dziennikarze sobie tego życzą, bo to jest tak, że pamiętajcie, to wy jako organizacja chcecie, żeby ta informacja została puszczona w gazecie czy w radio. Nie odwrotnie. To nie do końca jest tak, że mega zależy tutaj gazecie czy, czy telewizji, żeby mówić o wszystkich fundacjach. Zróbmy wszystko i wy zróbcie wszystko tak, żeby w, pierwszych, w pierwszym nagłówku i w pierwszym akapicie strasznie mocno zaciekawić tego radiowca, tego, tą osobę, bo pamiętajcie, że to tam po drugiej stronie, czyli w radiu, w telewizji, tam też są ludzie. Ludzie, którzy mają empatię, którym, którzy mają wrażliwość, którym też zależy. Więc tutaj jak najbardziej jest wzór. Trzeba oczywiście dodać wasze indywidualne informacje, nazwy waszych organizacji, od ilu lat działacie, czym konkretnie się zajmujecie, wklejenie konkretnego linku do waszego linku do profilu na Fanimani. Oczywiście informacja o tym jak to działa. Jak działa serwis Fanimani? Już tutaj jest zrobiona jest wklejona przez nas merytorycznie sprawdzona, aktualna, więc tutaj możecie dodać jedno dwa zdania. Ale ta wiadomość również zawiera cztery takie rubryki. Pierwsza rubryka, najdłuższa, to jest opis akcji, opis tego, co chcecie przekazać, o czym chcecie, żeby ta audycja radiowa była. Następnie jest wasz opis, krótki, naprawdę pięć, sześć zdań, bo to jest, tak Wam powiem z doświadczenia, że pamiętajcie, że osoby w telewizji, w, w, w gazecie oni też tam pracują oni mają wiele zadań. Nie tylko, wasz mail nie jest jedyny. Więc jeżeli oni faktycznie już postanowili, dobra, robimy audycję o tej, tej konkretnej fundacji, to oni też potrzebują takiej króciutkiej ściągi, króciutkiej, szybkiej informacji, yy, którą po prostu dosłownie 12 minut przed audycją sobie biorą kartkę, bo oni to zazwyczaj drukują, yy, waszą informację prasową, waszą notkę prasową, szybko sobie czytają i już wiedzą, o czym mówić. Więc informacja o Was również się przyda. Informację o fanny Mani już macie opisaną, gdzie tutaj osoby, tutaj wasi rozmówcy będą Was czasem pytać, oczywiście zadawać pytania dodatkowe, też bądźcie na to przygotowani. I obowiązkowo czwarta rubryka to jest kontakt do Was. Pamiętajcie, że Wasz mail, który wysłaliście do na przykład pana, tutaj Daniela. Z Radio Eska, on trafi do Pana Daniela, ale Pan Daniel może go transferować dalej, przekazać dalej do swojej koleżanki Małgosi, i Pani Małgosia, jeżeli tutaj nie znajdzie w tej informacji mailowej, czy w informacji, czy tutaj w, w informacji prasowej waszej, czy w waszej stopce mailowej, nie znajdzie do was kontaktu bezpośredniego, to może się zniechęcić. I może niestety nie wykonać tego kolejnego kroku. Więc cztery sekcje. Na samym końcu, naprawdę na samym końcu wasze dane kontaktowe do, do Was nieogólne dane fundacji, nieogólne dane stowarzyszenia. Konkretnie do Was imię, nazwisko, wasz adres mailowy i wasz telefon. Informacja o Fanimani macie to już wpisane. Informacje o was również wpisujecie wy krótką zwięzłą na temat. To jest taka ściąga. Dla osoby, która będzie przeprowadzać z Wami wywiad czy audycję, i najdłuższy tekst, gdzie opisujecie, o co chodzi, o czym ma być ta audycja, o czym ma być ten wpis, ta rubryka w gazecie Przeróżnej. Kochani, to jest tak, że pamiętajcie, że nie jesteście jedyną organizacją, która prosi o to, żeby. Tutaj dystrybuować, mówić o, o, o fajnych rzeczach, bo my robimy naprawdę fajne, wartościowe, dobre rzeczy. I czasem trzeba troszeczkę podbić te rzeczy medialnie. Mass media są bardzo popularne i bardzo duży zysk z tego i finansowy, i niefinansowy można uzyskać. I teraz uwaga, nie warto się zrażać. Wysłaliście jedną informację prasową dzisiaj. Bo strzelam, że niektórzy zrobią to dzisiaj. No i niestety nie ma żadnej informacji zwrotnej. Napisaliście maila, napisaliście sms-a, zadzwoniliście, nie udało się tym razem, bo będziecie próbować za dwa miesiące ponownie do tych samych osób. Zróbcie sobie Excel'a i wpiszcie tam naprawdę 10 różnych yy, nazwisk. Radio, telewizja, prasa konkretnych osób, konkretnych dziennikarzy, konkretnych radiowców. I kochani, nie odpuszczajcie. Wasza misja, wasza idea, wasze zaangażowanie, wasza, wasz pomysł na to, co chcecie społecznie robić, jest naprawdę super ważny. Dlatego media chcą o tym mówić, będą o tym mówić. Jeżeli wy też będziecie się przypominać, wy wykonacie ten dobry pierwszy. Pierwszy krok, żeby do nich napisać. Wzór informacji prasowej macie przygotowany, poprawnie zrobiony, bo też dodam jeszcze raz poprawnie zrobiony, z wytycznymi, które faktycznie, naprawdę dziennikarze tak sobie życzą, mieć informację prasową podstawioną pod nos, że tak brzydko powiem. Więc ona jest już zrobiona, ona jest już gotowa dla Was. Macie możliwość, proszę bardzo. Adresy mailowe, telefony do dziennikarzy, do radiowców, do osób z telewizji, naprawdę są na ich stronach, ich stronach internetowych. No to teraz dwie rzeczy już macie. No brakuje tej trzeciej, czyli waszego zaangażowania i powiedzenia sobie, tak, ja jestem w stanie to zrobić. Tak, ja potrafię to zrobić. Ja umiem to zrobić, bo wiem już jak. I działajcie, nie odpuszczajcie. Czasem może trzeba wysłać siedem różnych maili do konkretnej osoby z telewizji, ale za ósmym mailem ta osoba Wam odpowie. I tego Wam mega, mega życzę. Nie zrażajcie się, nie poddawajcie się. Kujecie żelazo póki gorące, więc od razu po tym webinarze, po tym spotkaniu naszym, zachęcam Was do tego, żeby wypróbować informację prasową dla Waszego stowarzyszenia, dla Waszej organizacji. To jest wartościowe. To jest ważne. No to teraz, teraz pytanie do Was: korzystacie czy odpuszczacie? Pamiętajcie, że inni odpuszczać nie będą. To jest taka zasada że wy nie, za, nie zagospodarujecie tej informacji prasowej dla was, ale 10 innych organizacji to zrobi. Więc wszystko zależy oczywiście od was. Informację prasową i maile również macie przygotowane. O, właśnie maila. Pokazuję jeszcze tylko, gdzie są maile, bo to też jest wartościowe. I żeby tutaj warto, żeby to wiedzieć, to jest tutaj przedostatnia rubryka. E-mail, newsletter, one również są tutaj. I stopka mailowa, oczywiście, tutaj nasz wzór, taki, jeżeli chcecie skorzystać, też jest. Można skopiować od razu, proszę bardzo. Ale wiadomości e-mail również są tutaj dostępne, więc jeżeli chcecie wysyłać różne treści, to proszę bardzo. Macie taką możliwość. Opcja taka jest. Udostępniona dla Was od razu. Skopiuj tekst, sprawdź ten tekst, przeczytaj go, dodaj coś od siebie i wysyłaj. Tak samo. Z informacją prasową. Zrób to, sprawdź to, jak można pomóc Twojej organizacji, jak to zrobić już teraz. Teraz w wakacje, tak, nie ma na co czekać. Teraz do końca sierpnia. Naprawdę warto. I również warto wiedzieć, że nasz konik na biegunach się bardzo mocno zmienił. Hobby horse to taka nowa moda, która teraz jest w Polsce. Już są z tego tytułu półkolonie i nie tylko, więc naprawdę temat jest ważny, istotny i niektórzy się bardzo mocno nim interesują. No dlatego, jeżeli nasz konik na biegunach tak mocno się zmienił, tak mocno ewaluował, to może trzeba też się zainteresować nowym tematem. Dla niektórych nowym, dla niektórych już znanym tematem podopiecznych, ponieważ niektóre z waszych, niektóre organizacje, które są w naszym programie FANI MANI, mają wielu swoich podopiecznych. Są to czasem dzieci, czasem nastolatkowie, czasem osoby dorosłe, czasem wszystkie osoby, które teraz wymieniłem. I pamiętajcie o tym, że jest możliwość dla każdego waszego podopiecznego dodać jego indywidualny profil na fani mani. Zrobiła tak na pewno fundacja Avalon i bardzo mocno na tym skorzystała i fundacja, i również ich podopieczni. Bo pamiętajcie o tym, że największy sukces, finansowy sukces w akcjach typu 1% czy teraz 1,5% to odgrywają te organizacje, które nie są największe, najpopularniejsze. Tam finansowy sukces, najwięcej tego sukcesu, tego, tej wartości pieniężnej odgrywają fundacje, którzy mają bardzo dużo zaangażowanych podopiecznych. Bo ci podopieczni mają jeden KRS i tak samo u nas. Oni mają jedną opcję, jedną możliwość jeden swój indywidualny link. Ale ten link zawsze będzie z waszym logotypem. Zawsze wasz logotyp, wasza nazwa fundacji będzie tam podstawiona. Zawsze wasza idea, wasza misja będzie wyszczególniona. Zawsze dobre słowo o was idzie dalej w świat. I to naprawdę się finansowo oraz promocyjnie po prostu opłaca. Więc jak zrobić to, żeby mieć tych wspierających również dodanych na Fannie money? No to lecimy. No po to dzisiaj jesteśmy, żeby to sprawdzić, przetestować, żeby poznać tą nową funkcję, dla niektórych nową, dla niektórych znaną. Pamiętajcie, że podopieczni są dla was dostępni. To są wasi podopieczni waszych fundacji. Więc jeżeli możecie im pomóc poprzez... Dodanie dodatkowego profilu na fani, decyzja należy do Was, do Waszego zarządu, do Waszych dyrektorów, a może po prostu do ciebie konkretnie. No to pokazuje, jesteśmy znów gdzie? W najważniejszym miejscu na, na komputerze, czyli jesteśmy tutaj w panelu administracyjnym Waszej organizacji i robię ustawienia profilu. Klikam w ustawienia profilu, zjeżdżam delikatnie w dół i tutaj mam właśnie przedostatnią rubrykę podopieczni. I tutaj zobaczcie, każdy z Was jako, jako organizacja ma możliwość dodać Janka Kowalskiego, Janka Testowego, Katarzynę Nowak oraz plusik dodać kogoś jeszcze. Sprawdźcie, czy dla Was dla waszej organizacji będzie to coś wartościowego, czy będzie to coś, co jest interesujące. A wierzcie mi, z naszego doświadczenia, z doświadczenia w Fundacji Mani tak właśnie jest. Dlatego szybko przejdę z wami. Nazwa, czyli imię, nazwisko. Jeżeli ktoś sobie życzy tylko imię, to oczywiście taką opcję też macie. Jak będziecie identyfikować tą osobę, bo jeżeli będziecie mieli ich 200, 200, 400, 500 tych, tych podopiecznych, to wtedy no, warto ich sobie tutaj numerami posegregować, uszeregować, żeby wiedzieć, do kogo będzie trafiać ta darowizna. Tutaj również możecie nazwać tutaj profil, on zawsze, zobaczcie, będzie w ten sposób fanimani.pl, łamane przez nazwa waszej organizacji, łamane przez na przykład Kasia. Ten link zawsze będzie indywidualny. Opis, jasne, możecie skopiować od was ze strony, możecie dać coś nowego. Jeżeli was, wasz podopieczny ma własną stronę internetową, to no czemu nie? Jeżeli możemy mu pomóc, pomóżmy. Link do YouTube'a yy, na przykład do was. Naszego YouTube'a, czy do YouTube'a waszego, waszego podopiecznego również możecie tutaj dodać, tutaj już bardzo indywidualna kwestia, na co konkretnie pójdą środki. Czy pójdą na rehabilitację, czy pójdą na opłacenie turnusu jakiegoś rehabilitacyjnego, czy pójdą na leki, czy pójdą na środki medyczne. Proszę bardzo, zależy to od Was, od Waszych podopiecznych. Najbardziej istotne jest to, żeby profil był zawsze aktywny i widoczny u Was na profilu, czyli na profilu Waszej organizacji. I również mam prawo dodać takiego podopiecznego. Robię tutaj dalej. Mam możliwość tutaj dodać zdjęcia konkretnej osoby. Oczywiście, jeżeli jest na to zgoda, to Wy wiecie, czy ta, ta, ta zgoda już jest, czy jej nie ma. Ja pozwolę sobie tutaj dodać e, takie testowe zdjęcie, po prostu nasz logotyp Fundacji Fanimani, żebyśmy zobaczyli wspólnie, jak to działa. No i co? No to pokażmy profil, e, który stworzyliśmy dosłownie w przeciągu kilku minut. E, I zobaczcie, ten profil zawsze ma indywidualny link tutaj na górze. Zawsze jest indywidualny link, zawsze tutaj będzie nazwa Waszej Fundacji, czyli ten podopieczny jest z Waszej organizacji i to też będzie podkreślone. I tutaj w linku, i tutaj również w informacji. I każdy, kto teraz zainstaluje rozszerzenie, tylko jeszcze tutaj zobaczcie, zjadę. Ja przepraszam, nie, nie wpisałem opisu. Więc tutaj ta rubryka jest taka uboższa, brak po prostu opisu i konkretnych informacji, ale pomóżmy zbierać. Tak, jest taka opcja i jest opcja zainstalowania, dodania tego rozszerzenia. I wtedy, jeżeli dodaję to rozszerzenie, to pomagam już konkretnemu waszemu podopiecznemu. Ale gdzie przychodzą środki finansowe? One zawsze, darowizny, zawsze przychodzą na wasze konto organizacji. I to wy je następnie dzielicie. Dostajecie wówczas po prostu tabelkę, który podopieczny powinien otrzymać jaką wartość w złotówkach. Proszę bardzo. Cały czas jest ta opcja pomóc i Waszej organizacji, promocyjnie pomóc Waszej organizacji i pomóc Waszym podopiecznym. Dlatego z wielką przyjemnością zachęcam Was do tego, żebyście. Zaproponowali waszym podopiecznym, waszym yy, osobom dorosłym, które są z wami, czy rodzicom dzieciaków, czy nastolatków, które są waszymi podopiecznymi, aby spróbować tej nowej formy pomagania, bo dla wielu Polaków jest to nowa forma pomagania czyli te bezpłatne darowizny od zakupów online to nie ja wyciągam jako Mateusz z własnego portfela, ja jako Mateusz klikam rozszerzenie, i klikam aktywuj darowiznę na komputerze, jeżeli kupuję w, w internecie na komputerze, aktywuję darowiznę, a to zawsze sklep internetowy dzieli się swoim zyskiem z waszymi podopiecznymi. Więc proszę bardzo, jest kolejna możliwość, kolejne narzędzie, które ułatwia pracę, które działa na korzyść i organizacji waszej, organizacji waszej fundacji waszego stowarzyszenia. I już działa dodatkowo na korzyść Waszych podopiecznych. Szczęście podopiecznych, szczęście organizacji to dla nas jako dla FaniMani mega, mega wartość i mega, mega cenna, um, cenna przygoda i cenne doświadczenie. My, my jesteśmy po to, żeby pomagać. Pomagać Wam, a Wy pomóżcie swoim podopiecznym. Jest na to opcja. No to sprawdźmy... Jak nasz konik na biegunach ewaluował do tego stopnia, że czasem można go nie poznać, ale to naprawdę jest konik na biegunach, to cały czas jest to narzędzie, ten pomysł, ta idea, tylko w nowoczesnej wersji. W nowoczesnym wydaniu. Tak to jest konik na biegunach. Jest on bardzo futurystyczny, jest on bardzo innowacyjny, jest on bardzo nowy. I tak jak wam pisaliśmy i mówiliśmy też, mówiłem, że dziś o nowościach trochę będzie, to to jest taka faktycznie nowość, która jest teraz na topie w mani i można o niej śmiało mówić, że jest taką nowością, pomimo tego, że ona była u nas, ale dostrzegamy wartość, żeby teraz przystąpić do tej, do tego programu, żebyście wy mogli przystąpić i wasze firmy. Bo teraz skupimy się właśnie na społeczności, która, którą może zrobić firma, która z wami współpracuje. Nie będę ukrywał, to jest tak, że z firmami zawsze trzeba się dogadać. Jeden mail z firmą raczej nie wystarczy. Jeden telefon do firmy to dodatkowy plus ale trzeba raczej się z nimi spotkać, pogadać, onlineowo czy stacjonarnie i pokazać im takie nowe narzędzie, jakim są społeczności. W społeczności chodzi o to, że dana firma ma możliwość zapraszać swoich pracowników, klientów, współpracowników do wspólnej pomocy właśnie dla was. I to jest opcja, yy, którą chcemy rozwijać. To jest ten futurystyczny konik na biegunach, który jest na miarę 2023 roku, a może 2024 już. Nie wiem. Jeszcze na takim koniku się nie bujałem. Ale to jest bardzo istotne, że chcemy wam o tym powiedzieć, że społeczności są dostępne od razu dla każdego użytkownika, który jest użytkownikiem w, na stronie Fanimani, ma swój profil. Ma możliwość założyć y, społeczności. Więc hop, no to sprawdźmy, jak to się robi, jak to zrobić. E, zobaczcie, moje konto. I tutaj, proszę bardzo, mam społeczności i mogę ją automatycznie dodać. Ja teraz y, y, moja przypominajka informuje mnie i mówi, że teraz wspieram Katarzyna Nowak, czyli tę podopieczną, którą przed chwilą kliknąłem do dla niej rozszerzenia. Jeżeli użytkownik wspiera Waszą fundację, to tutaj za chwileczkę pojawi się wasz, wasz po prostu logotyp i Wasza nazwa tutaj również pojawi się tutaj dla Was. Ja teraz wsparłem Kasie, więc taką mam domyślną, podstawioną organizację podopiecznego, dla którego będę chciał zakładać społeczność. Pamiętajcie, żeby porozmawiać z firmą która taką społeczność ma możliwość założyć. Bo ten program społeczności głównie skierowany jest dla firm, dla przedsiębiorstw, dla małych, średnich, dużych, dla korporacji. Firmy są w stanie Wam pomagać. Firmy, sorry, jak zepsuje się drukarka, zepsuje się pracownikowi laptop, te pieniądze muszą znaleźć się na zakup tego laptopa, na zakup tej drukarki. Wiele, zakupów firmowych leci przez online, leci w internecie, zamawiane są rzeczy, które mają zostać podstawione pod drzwi, podstawione pod recepcję, kurierem, a płatność idzie przelewem, idzie, idzie blikiem, idzie online'owo. Dlatego naprawdę społeczności to coś, na czym dodatkowo możecie skorzystać. No to, no to co? No to zróbmy taką społeczność. Nazwa społeczności. Ja pozwolę sobie tutaj wiem, że wspieram kasie. No to okej. Okay. Tutaj e, firma. Ja zrobię tak, że, nie, że zrobię troszeczkę inny myk. Tutaj można oczywiście wpisać firmę, która będzie Wam pomagał. Ja wpiszę nasz program. Fani. Fani Mani, Fani, 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 fani będzie, jak skończymy ten, to spotkanie, a wy będziecie mogli fajnie sprawdzić na własnych organizacjach jak to działa. Fanny money dla Kasi Nowak. I to jest nazwa mojej społeczności. Mam możliwość dodać zdjęcie. I tutaj jeżeli mówimy, jeżeli jest to skierowane do firm, to faktycznie warto, żeby to zdjęcie było raczej indywidualne, żeby to zdjęcie to nie było po prostu zdjęcie e, firmy czy produktu, tylko żeby to było zdjęcie ludzi którzy pracują w tej firmie. Ja pozwoliłem sobie tutaj dodać takie zdjęcie z internetu, akurat zdjęcie pracowników po prostu z internetu. Logo firmy jest istotne. Nie będę ukrywał, firmie powinno zależeć na tym, żeby ich logotyp, który jest zazwyczaj prawnie chroniony, był widoczny społeczności, bo to na nią będą osoby klikać. Ja dodam sobie nasze logo Fanimani tutaj jak najbardziej. Zachęta dla pracowników, e, informacja o tym dlaczego chce ktoś pomagać, jak ma ktoś ochotę pomagać, w jaki sposób to zrobić e, z wami ze społecznością pomagania bezpłatnego. Tutaj jak najbardziej warto wpisać Interesujący ważny opis, więc ja na, ja na chwilę obecną e, po prostu wpiszę ważny opis, bo ta rubryka musi po prostu zostać przemyślana, co tutaj konkretnie, konkretnie wpisać. Co tutaj powinno być użyte takich trochę chwytów marketingowych nie będę ukrywał, e, jak to zrobić, żeby to chwyciło za serca pracowników czy klientów danej firmy? Adres internetowy firmy, ja pozwolę sobie tutaj dać, może adres, adres tutaj, Fannie Ogólny adres Fannie proszę bardzo. Hop, hop. I już. No i proszę bardzo, zapisujemy i działamy. Pamiętajcie, że ja teraz robię to na swoim tak zwanym koncie użytkownika, swoim koncie użytkownika, więc ja mam prawo zarządzać tą społecznością, mam prawo zmienić tutaj zdjęcia. Proszę bardzo, kliknę zarządzaj społecznością, mam prawo zmienić te zdjęcia. Jeżeli nie mam jeszcze zdjęcia, to mam prawo wyboru z katalogu takich szablonów zdjęć, które są przygotowane przez FaniMani, więc proszę bardzo, jak ktoś chce, ma taką opcję. Szablon również tych zdjęć jest tutaj dostępny. Wybierz z, kat, z katalogu, i mam prawo zmienić sobie proszę bardzo, na przykład zdjęcie, więc spróbuję, proszę bardzo, zmieniam zdjęcie, opis ważny, jeszcze z wykrzyknikami, i zapisuję. I te informacje od razu zapisują się, proszę bardzo, w systemie. Od razu są widoczne dla wszystkich. I tutaj jest ta społeczność. Tutaj jest ta społeczność. Zobaczcie, Kasia Nowak nie ma zdjęcia, nie ma dodanego logo, zdjęcia nie dodałem, więc tutaj pokazuje się po prostu pusta, pusta przestrzeń. Pusta przestrzeń, ale tutaj będzie logo waszej organizacji, a tutaj będzie logo firmy, z którą współpracujecie. I tutaj współpracujecie z nią bezpłatnie. Ja wam chcę pokazać o właśnie Ostatnio dołączył Mateusz, tutaj też ta informacja będzie się pokazywać, będzie się pokazywać informacja, ile łącznie zebraliście, a tak wygląda to w praktyce. To jest tutaj społeczność zrobiona właśnie na potrzeby naszego spotkania, a tak wygląda to już w praktyce. Mam możliwość już teraz dołączyć do społeczności od razu, natychmiast. Mam możliwość przeczytać troszeczkę więcej informacji o tej współpracy, o tym jak będzie wyglądać ta pomoc, komu będziemy pomagać w tym momencie, mamy od razu informacje ile wspólnie razem zebraliście, kto ostatnio dołączył, logotypy oczywiście są klikalne, więc one przechodzą od razu tutaj na stronę waszej organizacji, czy na stronę konkretnej firmy. Taka mała interesująca rzecz, czyli Ostatnie darowizny, kto dokładnie i ile podarował w jakich sklepach, to taka zajawka, żeby po prostu osoby, które wchodzą, wiedziały. Wiedziały, że to działa. Jakie konkretne wartości, jakie konkretne sumy są przekazywane dla was. Bo cały czas te pieniądze będą dla was. One są zbierane pod sztandarem społeczności, która ma swoją nazwę. Ale te pieniądze cały czas będą dla Was przekazywane, dla waszych, pod, dla waszych organizacji, na wasze cele statutowe, na waszą misję, którą wy sobie tutaj wy którą wy zarządzacie. Więc opcje społeczności, my na pewno będziemy w Fanimani o tym pisać i mówić jeszcze niejednokrotnie, bo firmy. Przedsiębiorstwa małe, duże, średnie, olbrzymie mają opcję Wam pomagać. Jest to możliwe. Więc y, pamiętajcie o tym, że każda firma, każdy właściciel przedsiębiorstwa, każdy prezes zarządu jest do Waszej dyspozycji i macie możliwość powiedzieć mu: OK, rozumiemy. Nie możecie wyłożyć tysiąca 10 tysięcy złotych z własnego budżetu, ale jest opcja pomagania bezpłatnego. Załóżcie społeczność. Dodajcie tam swoich pracowników, dajcie informacje swoim pracownikom o takiej możliwości. A, a tak naprawdę to się opłaca i finansowo, i medialnie, i promocyjnie, i dla firmy bardzo mocno dla firmy. Ale też oczywiście dla Was. A teraz takie trzy najważniejsze pytania od, od działu yy, księgowego. Yy, kochani, na fakturze nie widać yy, tych darowizn, więc spokojnie yy, księgowość nie będzie miała dodatkowej pracy w firmie, że będzie dodatkowo musiała jeszcze rozliczać jakąś tutaj społeczność, którą Wy będziecie zakładać czy firma będzie zakładać taką społeczność na fani mani. Księgowość teraz uspokaja, nie ma takiej możliwości, darowizny nie będą na fakturze widoczne. Również to jest tak, że to sklepy internetowe dzielą się swoim zyskiem, dzielą się swoją marżą, więc firma nie będzie musiała odprowadzać dodatkowych podatków, Odpisać sobie tych podatków od, od, od swoich jakichś tutaj zysków, więc tej pracy dla księgowości w tym wypadku również nie będzie. Nie ma tej, tej opcji, więc księgowość też tutaj spokojnie uspokójcie firmową księgowość. Nie widać również okazji i promocji, no bo firmy jak najbardziej. Z programem Funny Money również wywiąże się program okazji i promocji. I firma również ma opcję, w, za tutaj tą, tą okazję, tą promocję skorzystać z tego, i tego również nie widać na fakturze. Więc mogą firmy skorzystać. Promocja, jeżeli chodzi o taka promocja społeczna, społecznej odpowiedzialności biznesu, promocje, okazje, czyli dodatkowe. Niższe kwoty na swoje sprzęty elektroniczne, na swoje sprzęty, które potrzebuje konkretna firma, ma możliwość to skorzystać z tej opcji. No i ma oczywiście możliwość łączyć swoich klientów, łączyć swoich pracowników dla jednej wspólnej misji. Oczywiście to jest tak, że ta firma też potrzebuje włożyć w to pracę. Bo na przykład trzeba wysłać maila do pracowników, czy do klientów, czy do kontrahentów, ale spokojnie, no, Fundacja Fani, jest od tego, żeby pomagać. Więc tą opcję też już zrobiliśmy i mamy dwie propozycje mailowe, jeżeli chodzi o społeczności właśnie dla Was. Gdzie? No to sprawdźmy to. No, po to dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby to sprawdzić. Loguję się jak zawsze na profil. Administracyjny, właśnie waszej, mojej organizacji, za którą jestem odpowiedzialny, i tutaj w materiałach promocyjnych przedostatnia rubryka e-maile i newslettery. Na niebiesko mamy takie standardowe maile, które wy możecie wysłać, ale również na samym dole to jest nowość wczoraj się pojawiła maile takie indywidualne, jeżeli chodzi o społeczność. I tutaj nie będę już ukrywał, troszeczkę wyręczamy, podpowiadamy, jak to zrobić. I tutaj, wiadomość zachęcająca klientów, zachęcająca tutaj współpracowników, partnerów do przyłączenia się do tej misji, do, tego, do tej społeczności. Ona, zobaczcie, tutaj również już jest napisana, i on również możecie skopiować i już podesłać. Gotowy wzór dla firmy, żeby oni nie musieli myśleć o tym, co tutaj napisać, co stworzyć, że to nie, to nie ma być dla nich dodatkowy obowiązek. To ma być dla nich dodatkowa wartość, która im się opłaca. I promocyjnie im się opłaca, i opłaca im się, jeżeli chodzi o to, że ich pracownicy bardziej doceniają wówczas społeczną odpowiedzialność swojej firmy, swojego szefa, swojego przełożonego. I tutaj mail, który również skopiować, proszę bardzo, hop, możecie, który jest już napisany, właśnie od Was do konkretnej firmy. Kochani, narzędzia są, możliwości są, opcje jak najbardziej. Więc każdy powinien go mieć. No tak brzmi, tak brzmi jedna, jeden wers z piosenki Urszuli i to prawda. Jeżeli jeszcze nie macie tych, albo jeszcze nie bujaliście się na tych wszystkich pięciu konikach, no to spróbujcie dla swojego fanu, dla swojej zabawy, spróbujcie nawet z Hobby Horse pobawić się tutaj tymi rzeczami w waszym wolnym czasie. Ale jak jesteście w waszych fundacjach i organizacjach, to przyda Wam się dobrze poprawnie zrobiona stopka mailowa, cyklicznie wysyłane wiadomości do wspierających notka prasowa, która jest już przygotowana i którą warto wysyłać co jakiś czas do radiowców, do mediów, do prasy. Indywidualne linki, indywidualne konta waszych podopiecznych też są możliwe, więc zachęcamy do tego, żeby działać z tym tematem. No i społeczność, która jest dla firm głównie skierowana, żeby działać z firmami również, żeby powiększać darowizny dla waszych organizacji, żeby było wam łatwiej. Z każdym z tych narzędzi my jako Fundacja Fanimani pomagamy jak tylko umiemy. Czy to treść maila, czy to treść wiadomości do wspierających, czy to wzór z informacji prasowej, czy to mechanizm dodawania podopiecznych, którzy również mają możliwość Generowania swoich własnych indywidualnych grafik, którymi mogą się później dzielić. Proszę bardzo, każdy z Was, każda organizacja, warto, żeby miała właśnie te pięć narzędzi. A teraz może, bo Tomasz pewnie tam klika i odpowiada, to teraz może, Tomasz, zamienimy się i to ja będę też odpowiadał. Dawajcie, jak macie jakieś pytania, jak teraz coś przyszło Wam do głowy. To proszę bardzo, ja przepraszam, nie będę już tutaj cofał się wstecz, bo widzę, że Tomasz świetnie mi pomaga i mega tutaj odpisuje na te wiadomości, ale jak najbardziej, jeżeli teraz macie do mnie jakieś pytania, przyszło Wam ono do głowy, dawajcie, teraz jestem dostępny na rubrykę Pytania. Pani Mario, pytanie wcześniejsze: czy dziennikarzy, ich adresy mailowe nie obowiązują, nie obowiązuje kwestia zgody tego podmiotu z artykułu 170 prawa telekomunikacyjnego? Oj, pani Mario, nie znam tego prawa, nie znam tego paragrafu artykułu 172. Z własnego doświadczenia, a mam go już 13 lat, jeżeli chodzi o organizacje społeczne. To jest tak, że na stronie internetowej zawsze podany jest numer telefonu, adres mailowy do konkretnych osób. I ja nie będę ukrywał osobiście sam indywidualnie korzystam z tego dość mocno. Mam już też swoją bazę konkretnych dziennikarzy, konkretnych stacji telewizyjnych, które mi odpisują, które wiem, że mi odpiszą, a mam też osoby, do których piszę regularnie i czekam na ich Odpowiedź. Więc tutaj opcja taka jest, ale tutaj pani Maria jeszcze napisała. Chodzi o to, że nie wolno pisać maili do osób, które nie wyraziły zgody, nawet jak adres mailowy jest publiczny, ale może dziennikarze nie wchodzą w prawo telekomunikacyjne. To jest tak, że na pewno jest faktycznie możliwe, że właśnie paragraf artykuł 172. O tym mówi. Tylko pamiętajcie o tym, że nie po to ktoś wsadza, daje swój adres mailowy na stronie internetowej danego podmiotu, danego radia, danej telewizji, dla danej gazety, żeby on się wystrzegał komunikacji. Myślę, że osoby, które dają już swoje adresy mailowe, swoje telefony, robią to świadomie i świadomie też mają taką y, informację, że i, i taką świadomość po prostu, że ktoś może do nich zadzwonić, ktoś może do nich napisać. I tym, to, tymi osobami tą osobą możecie być właśnie wy z waszą superfajną ideą, z waszą superfajną misją i celem projektem, to od Was zależy. Czy będziecie najpierw mówić o funny money, czy naj, najpierw dacie informacje o waszych projektach? Informację, notkę prasową, dobrze przygotowaną, macie już dostępną. Więc pomagajcie swoim organizacjom jak tylko możecie. Jest to ważne. Więc, pani Mario, myślę, że obawiać się nie mamy tutaj o to, że ktoś może nas wtedy posądzić o to, że, że kogoś spamujemy, że źle wykorzystujemy jego adres mailowy. Jest on publicznie dostępny w internecie korzystajmy z tego. Wy z tego korzystajcie. Pani Mario zachęcam, żeby pani też skorzystała. Jeżeli ktoś odpisze, że nie, nie chce, żeby tutaj do niego pisać, no jasne, no ma taką możliwość, uszanujmy jego zdanie i wypiszmy go z naszej listy mailowej. Jasne. Ale szczerze, z mojego 13 lat 13 lat doświadczenia jeszcze mi się taka opcja jeżeli chodzi o Media nie zdarzyła, żeby ktoś nie chciał kontaktu. Ktoś może po prostu powiedzieć Wam, że na przykład albo nie odbierać taka opcja też jest albo nie odpisywać albo Wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości i wtedy Wasze pytanie jest po prostu konkretne: Czy mam wysłać informację, notkę prasową za miesiąc czy za dwa miesiące? I naprawdę warto tego się trzymać. Media są po to, żeby z nich korzystać. Również organizacje społeczne mają takie przyzwolenie, mają taką możliwość. Ja tutaj łyk wody i już czytam kolejny, yy, kolejny komentarz. Jak wygląda panie Pawle sprawa z LinkedInem? LinkedIn to jest portal społecznościowy. On działa na tej zasadzie, że um, ja mam tam swoje konto, mam możliwość nawiązać kontakt również z dziennikarzem, również osob z osobą z radia. Ta osoba ma możliwość przyjąć moje zaproszenie lub odrzucić, a później, jeżeli wy przyjęliście swoje zaproszenia, każdy ma możliwość pisać do siebie. To działa tak samo jak messenger, jak komunikator. W, w, wtedy, kiedy Obydwie strony zaakceptują swoje zaproszenia. Macie taką opcję. LinkedIn jest popularny na pewno, jeżeli chodzi o takich top of the top dziennikarzy, top of the top radiowców. To na pewno można do nich jak najbardziej napisać również na LinkedInie, ale oni nie będę ukrywał informację prasową, notkę prasową potrzebują. Dla nich to jest ich dokument. Oni właśnie na tym pracują codziennie. Więc korzystajcie, no jeżeli LinkedIn Wam w tym pomoże, to zawsze będzie na plus dla Waszej organizacji. Czemu by nie skorzystać? Czemu by nie spróbować? Jednak myślę, że notka prasowa musi zostać przez Was napisana, żeby to był ten merytoryczny wkład w rozmowę. Więc, Panie Pawle, niech Pan korzysta z LinkedIn -a, śmiało. A jeszcze jedno pytanie, właśnie od Pana Pawła. Przełożyłem swoje kontakty z darczyńcami prosto do CEO. Jeśli akceptuje moje zaproszenie, to oznacza, że automatycznie wyraża zgodę na oferty, które dostarczam. Przełożyłem swoje kontakty z darczyńcami, a przełożyłem... Gdzie Pan je przełożył? W LinkedInie? Czy, czy na mailu? Czy, czy jak, to, jak to działa u Was w organizacji? Widzę, że Pan Paweł chyba po prostu pisze, to ja już tutaj zastanawiam się nad odpowiedzią, bo mam dwa scenariusze. A jak Wy macie jeszcze pytania, to śmiało, dawajcie, chyba że Tomasz mnie wyprzedził, chyba że Tomasz już na wszystkie odpisał wiadomości, ale też mnie to bardzo mega cieszy, że od razu zostaliście, Wasze pytanie zostało zaopiekowane i dostaliście na nie odpowiedź. i Pan Paweł, to znaczy. Nawiązuje już kontakty prosto z, od razu z prezesem i z zarządem. Super. Bez pośrednich menadżerów, których często tak, wyrzucają prosto do kosza. Opcja taka jest. Jasne, chodzi tutaj bardziej o społeczności zapewne. Teraz mówimy bardziej chyba teraz o społeczności, o społecznościach. Tak. Informacja od razu do prezesa, do członka zarządu. Do osoby najbardziej decyzyjnej w danej firmie jest możliwa, i LinkedIn bardzo mocno wówczas pomaga. Bo faktycznie LinkedIn jest portalem społecznościowym, który ma pomagać pracownikom, ma pomagać szukać pracy, ma pomagać firmom w dogadywaniu się i pracownikom firm w dogadywaniu się różnych fajnych szczegółów, więc można korzystać z LinkedIna. Ja też polecam bo jest to dodatkowe narzędzie. Tak, mamy wiele tych portali społecznościowych na dzień dzisiejszy. LinkedIn jest tym z portalem, który pomaga docierać do pracowników, tudzież właścicieli, tudzież e, tutaj w, członków zarządu, czy prezesa konkretnej firmy. Jest to dobra, Panie Pawle, e, taktyka. E, żeby uderzać od razu prosto do, do prezesa, do najwyższej osoby w firmie. No i wtedy po prostu ta decyzja jest tak? Nie. Zazwyczaj wtedy nie do końca jest na LinkedInie taka, taka opcja, że jest ta taka pośrednia możliwość. Ta pośrednia możliwość właśnie jest z menadżerami, którzy nie do końca mogą od razu powiedzieć tak. Nie do końca chcą też od razu powiedzieć nie. Tylko oni są właśnie takimi osobami trochę po środku, i wtedy jest troszeczkę możliwość właśnie negocjacji, umówienia spotkania z tymi menadżerami, czy umówienia spotkania i z menadżerem, i z prezesem. Więc można pisać do prezesa, można na LinkedIn i nie pisać do menadżera, można wysyłać im wiadomości mailowe związane z fanny i nie tylko. Jak widzicie, opcji to my nie mamy pięć, my mamy więcej tych opcji, jak najbardziej. Dzisiaj chciałem pokazać Wam i powiedzieć, jak to zrobić i jak można pomóc Waszym organizacjom właśnie w, w temacie FaniMani pod zupełnie innym trochę czasem konten, kontekstem, z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na to pomaganie bezpłatne, żeby nie zawsze mówić wprost, a czasem w stopce mailowej, a czasem swoim podopiecznym szepnąć i założyć im tutaj profil. Wasze opcje są. Pan Paweł tutaj też bardzo dobrze nakierował. LinkedIn działa. Na pewno działa i ja to wiem z doświadczenia, wiele organizacji społecznych korzysta z tego narzędzia. No jeżeli wy jeszcze nie macie, może trzeba się zastanowić, żeby tutaj to założyć. Jest to też darmowe, więc opcję taką macie. O, działa, działa w 300% większe możliwości. No, pan Paweł tutaj mocno korzysta z tego portalu społecznościowego. No to proszę bardzo, kto jest chętny, zapraszamy. Tam też warto działać ze swoją organizacją. Tam też warto promować i swoją organizację. I również tutaj, i również wasze osoby, bo LinkedIn, pamiętajmy, że to jest też portal społecznościowy, więc on też lubi was jako osobę. Jest bezpłatny, tak, jest bezpłatny na pewno, na pewno dla użytkowników jest bezpłatny na 100%. Sprawdziłem to, wiem o tym na, na, na pewno. Zakładacie konto tak samo jak na Facebooku bezpłatnie, tak samo jak na Money. Zakładacie profil bezpłatnie na LinkedIn na LinkedInie również taką opcję macie. Mega, mega. Ja oczywiście sobie za chwilę przeczytam wszystkie Wasze pytania i odpowiedzi Tomasza. Bardzo serdecznie mega dzięki Tomaszu za pomoc, bo to duża, duża, duża pomoc w tym, żeby każde pytanie znalazło swoją odpowiedź. Jeżeli macie jeszcze do mnie, do Tomasza może jakieś macie od razu pytanie, bo Tomasz w naszej organizacji, w naszej fundacji, on jest właśnie taką osobą bardzo techniczną, która naprawdę zna różne niuanse techniczne, różne CRM-y, CSR-y i nie tylko, więc piszcie śmiało. Jest czas teraz wymienić się Tymi komentarzami, tymi wiadomościami, które i ja, i Tomasz, i Wy też macie w głowie, których doświadczyliście. Ja Wam trochę dzisiaj nie będę opowiadał, nie będę mówił, nie będę, nie będę ukrywał. Opowiadałem trochę też z własnego doświadczenia, jak to wygląda. Ta informacja prasowa, to naprawdę to działa, to jest możliwe, to naprawdę jest możliwe. Uciekamy, Panie Pawle, ponieważ nie będę ukrywał. Spotkanie miało trwać około godziny. A z moim gadulstwem, jak zawsze się przedłużyło. Ale mega cenne spotkanie i bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. info małpa, jest dostępne. Ja również jestem dostępny. Pamiętajcie, sztuczna inteligencja jak ją oswoić jak zrobić 10 fajnych, dobrych przykładów. Za tydzień z Markiem również będzie spotkanie online. Owe. Korzystajcie z tych nowinek technologicznych. My, jako fundacja Funny Money, która lubi działać w internecie, mamy je dla Was na wyciągnięcie ręki, mamy je dla Was przygotowane. Ja, was się, ja się z Wami dzisiaj już żegnam, ale tylko dzisiaj. Ale ogólnie jestem dostępny i zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Za to dzisiejsze popołudnie. Rewelacyjnie się czuję, bo mogłem Wam pomóc. Mam takie, takie wrażenie, mam takie poczucie spełnienia, że niektóre osoby, a może wszystkie, dowiedziały się o wszystkich możliwych dzisiejszych, na dzień dzisiejszy, opcjach, które dla Was mieliśmy. Dziękuję, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Cudownie mieć takie osoby i organizacje, które chcą pomagać swojej idei, chcą pomagać swojej misji. Super, super, super. Również pozdrawiam osoby, które oglądały nas i będą może oglądać na Facebooku za chwilę. Wielkie, wielkie dzięki za dzisiaj. Połączyliście się ze mną, połączyliście się po to, żeby zdobyć nową wiedzę, nowe umiejętności. Jeżeli to się udało, mi jest bardzo miło i super, że mogłem to dla Was zrobić. Do zobaczenia. Fanimani.pl: wiele okazji do pomagania.